W dzisiejszym ciągle zmieniającym się świecie biznesu organizacje poszukują bardziej elastycznych metod prowadzenia projektów. Chcą być bardziej agile. Jednak dla organizacji realizujących projekty i programy, w których istnieją już standardy formalnego zarządzania projektami, popularne dziś podejście agile mogą budzić wątpliwości. Ich zastosowanie może wydawać się ryzykowne. Te zorientowane na projekty dojrzałe organizacje potrzebują dojrzałego podejścia agile, zwinności mieszczącej się w pojęciu zarządzania projektem, czyli podejścia Agile Project Management. Agile Project Management, w skrócie APM, bazuje na metodyce Dynamic Software Development Method, obecnej na rynku już od 17 lat, czyli 5 lat przed ogłoszeniem Agile Manifesto. Metodyka Agile Project Management jest wyjątkowa. Wyjątkowa, bo jest w pełni agile'owa, ale jednocześnie tak kompletna jak metodyki tradycyjne. Czyli wyjątkowa, bo kompletna. Zawiera filozofię i zasady zgodne z duchem agile. Określa cykl życia projektu wraz z produktami tworzonymi w kolejnych fazach oraz decyzjami przejścia między nimi. Definiuje role projektowe oraz ich obowiązki. Zawiera sprawdzone techniki pozwalające na skuteczne zarządzanie projektem. Obejmuje zarządzanie ryzykiem, jakością i komunikacją, raportowanie, pomiarowanie i kontrolę. Metodyka APM jest wystarczająca do zarządzania każdym projektem. Nadaje się zarówno do mniejszych, jak i do dużych, krytycznych projektów. Oferuje udokumentowane i sprawdzone metody łączenia jej z metodyką PRINCE 2, ale istnieje również gotowy framework pozwalający na łączenie APM ze Scrum. Jak każda metodyka Agile, APM pozwala na realizowanie projektów o dużej niepewności. Mam tu na myśli nieprzewidziane zmiany zakresu, ale też problemy w realizacji. Metodyka pozwala na wprowadzanie zmian na dowolnym etapie realizacji projektu. Co więcej, metodyka daje narzędzia do realizacji takich zmiennych projektów w ustalonym terminie, w ramach założonego budżetu i z zaplanowaną jakością. Teraz powiedzmy o korzyściach. Po pierwsze, APM pozwala na terminową realizację projektów, przy jednoczesnym dopuszczeniu zmian zakresu. To właśnie tym APM odróżnia się od podejścia klasycznego. Jest to możliwe dzięki zawartym w metodyce technikom timeboxingu i priorytetyzacji MOSCO. W projektach APM termin, koszt i jakość są ustalane na początku i niezmienne. Z niepewnością APM radzi sobie poprzez ograniczanie zakresu. Jest to robione w ramach timeboxów w porozumieniu z użytkownikiem i zgodnie z priorytetyzacją nastawioną na realizację celu biznesowego. Wiele osób w tym momencie zapytałoby, dlaczego użytkownik, klient godzi się na ograniczenie zakresu, jak to jest możliwe? Jest to możliwe dzięki ciągłej współpracy z użytkownikiem, wspólnej motywacji do realizacji celu biznesowego, którego elementami są również termin, koszt i jakość. Wracając do korzyści. Po drugie, rozwiązania budowane z użyciem APM lepiej spełniają potrzeby biznesu. Dzieje się tak dzięki ciągłej koncentracji na celu biznesowym oraz współpracy z użytkownikiem przez cały cykl życia projektu. Wiemy jednak, że nic nie jest perfekcyjne za pierwszym razem. Dlatego rozwiązania powstają w cyklach, w których wytwarzane są kolejne, coraz lepsze wersje produktu. Służą do tego techniki wytwarzania iteracyjnego oraz timeboxingu wspierające cykliczną ocenę i poprawę produktu. Trzecia korzyść. Podejście APM kształtuje w użytkownikach bardzo silne poczucie współwłasności produktu. Ta współwłasność kształtuje się dzięki ciągłej współpracy użytkownika z zespołem. Na co dzień wspólnie kształtują oni produkt, ulepszają go, wspólnie lepiej go poznają, a w konsekwencji związują się z nim. Poczucie współwłasności ułatwia odbiory i pozwala na poszukiwanie kompromisów, których zawieranie niezbędne jest do radzenia sobie z niepewnością. Czwarta korzyść. APM bardzo poważnie traktuje zapewnienie i kontrolę jakości. Założenia dotyczące jakości są ustalone na początku i niezmienne. Zasadą APM jest niechodzenie na kompromisy w zakresie jakości. Jakość w APM jest rozumiana przede wszystkim jako spełnienie potrzeby biznesowej, ale metodyka zawiera oczywiście również proces zapewnienia i kontroli jakości, który spełnia wymagania ISO 9001 czy CMMI. I na koniec rzecz bardzo ważna. Agile Project Management zawiera profesjonalną ścieżkę certyfikacji APM Group. APM Group zdobyła sobie światową markę dzięki metodyce PRINCE 2, z której certyfikowano już ponad milion kierowników projektów. Certyfikaty APM Group są uznanym na całym świecie świadectwem profesjonalnej wiedzy w zakresie zarządzania projektami. Teraz ta sama organizacja wprowadza szkolenia i certyfikacje Agile. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam na szkolenie i egzamin Agile Project Management w CT Partners, która jako pierwsza wprowadziła ścieżkę certyfikacji APM w Polsce.